A dzisiaj Region Fakty trochę z przymrużeniem oka. Pytamy się was, skąd biorą się rodzynki? W lesie. Zrywałeś kiedyś w lesie rodzynki? Nie. To skąd wiesz, że tam rosną? Strzelałem. Nie wiem. No jak? Ma krzewie. Tak? Nie. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Winogrona są. O, dobra. Ja. No ale będzie mój kolor włosów, no to co się dziwić, przepraszam. No super. No z winogron. Jak suszy z winogron? Się, no. No suszy się winogrona, no. A gdzie rosną rodzynki? Na drzewie. Nie. No na drzewie, bo z winogrona są rodzynki. Ale rodzynki to są winogrona. Tak. Wysuszone. Czyli... Serio? No. To gdzie rosną? Na krzaczkach. Tak? To prawda? No winorość, tak. Oczywiście, jak najbardziej. No to ekstra. Rodzynki to suszone winogrona. To kojarzy mi się z takimi smurfami, jak był film z czekoladą. Nie pamiętam, jak się nazywał, Fabryka Czekolady. No, to pewnie tam rosną rodzynki, tak mi się wydaje. Gdzie rosną rodzynki? To są suszone winogrona, no. Ja idę do pracy. Nie mam czasu. Rodzynki nie rosną. Nie? Nie. Rodzynki? Nie wiem. Na krzaku? Na jakim krzaku? A nie, czekaj. Nie rosną. Nie? To skąd się biorą rodzynki? Z winogrona. No chyba tak jak winogrona, no nie? Czyli gdzie? No na takich plączach. Tak. A lubisz rodzynki? No pewnie, zwłaszcza z sernikiem. Gdzie rosną rodzynki? Przecież to jest winogron. W Brazylii. A ja wiem. Na polu. Na jakim polu? Na polu, normalnym, zwykłym. Polu rodzynkowym? No nie. Nie? Nie. Cześć, a według ciebie gdzie rosną rodzynki? Skąd miałem wiedzieć?